Cześć, siemanku, z tej strony Marcin Gaming i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale z teorii na temat FNAF. Dzisiejsza teoria odpowie nam na pytanie, o co chodzi z minigierką, a raczej z cutscenką z Golden Freddy. Bardzo bym się ucieszył, gdybyście zostawili łapkę w górę, subskrypcję i do tego dzwoneczka. Mam nadzieję, że wszyscy znacie trailer, czyli zwiastun do FNAF 3. Chodzi mi o ostatnią scenkę, w której Springtrap się tak dziwnie buja na boki i wiemy, że to jest nawiązanie do minigierek z FNAF 3, gdzie William Afton został zamknięty w Springbonim i umiera. Pomyślmy, co to oznacza. Jak już mówiłem, Springtrap umiera, zaczaskuje się w sprężonych zaczaskach. Ale w FNAF-ie 3 on powraca po minigierkach, bo minigierki są w czasie FNAF-a 1, a FNAF 3 jakieś 30 lat później i Springtrap wrócił, bo nie umarł, dzięki Remnantowi i powiedziałbym, że te bujanie się u Springtrapa oznaczało, że umarł, ale znowu ożył. Ale teraz pytanie, czy możemy uznać to samo u Golden Freddy'ego? Bo Golden Freddy nie umarł dopiero po pożarze tam wszystkich dusz, po wszystkich spalenie wszystkich pizzerii. Nie, to było nielogiczne. Dopiero ożył do życia. Dopiero. Dlatego nas atakował we FNAF-ie 1, we FNAF-ie 2. Dlatego atakował nas 30 lat wcześniej, bo był nieżywy? Przecież to jest nielogiczne. Spójrzmy na to dokładnie. Golden Freddy. Dusza Golden Freddy'ego. Kto jest duszą Golden Freddy'ego? Mamy tą informację. Dostaliśmy ją w jednej książek. Otóż dowiedzieliśmy się, że Golden Freddy, imię duszy Golden Freddy'ego, to Cassidy. Cassidy, to imię odpowiada do mężczyzny i do kobiet. Tyle co wiem. Bo może być Cassidy, może być Cassidy. Więc, no jak takie są różnice polskie, angielskie, no. Tak jak masz Alex. W polskim Alex to chłopak Alex, ale no w angielskim powiesz Alex, to jest bardziej żeńskie imię, więc tak to działa. Nawet znamy wygląd Cassidy, bo Cassidy to jest taka mała dziewczynka, więc mamy potwierdzenie, że to nie chłopak, więc to jest dziewczynka w trochę krótszych włosach, ale czarnych. Skąd mam pewność, że to jest Cassidy, że to nie jest jakieś inne dziecko? W ogóle, że to jest na przykład dusza Boniego, a nie Golden Freddy'ego? Otóż jest potwierdzenie, bo u góry jest napis "This your happy day". A no, jedyny happy day, który znamy chyba we FNAF-ie, to jest... Otóż w FNAF-ie 3 happy day, minigierka happy day, w której marionetka daje tort Golden Freddy'emu. I to samo widzimy na obrazie. Marionetka daje tort dziewczynce w czarnych włosach. To jest potwierdzenie, moim zdaniem, to jest potwierdzenie, że ta dziewczynka w czarnych włosach to jest dziewczynka, która opętała Golden Freddy'ego. No, to jest dowód i napis Happy Day to też jest dowód. No i co dalej? Co dalej? Wiemy, że Golden Freddy to Cassidy, ale co jest po prostu, o co chodzi? Chodzi o to, że jak graliście kiedyś w Ultimate Custom, oglądaliście czy coś, musicie wiedzieć, że jest easter egg, troszkę przerażający, z taką twarzą dziecka. To jest prawdopodobnie Cassidy. Ludzie nazywają tę twarz, tą postać Revengeful Spirit, czyli duch zemsty. I tak jak jego nazwa mówi, ono na nas patrzy. Jak my się broni przed animatronikami, nie pomoże nam, a w ogóle się uśmiecha
no, trochę creepy to jest, i uśmiecha się i nam nie pomoże, bo on ma nadzieję na naszą śmierć, która nigdy nie nastąpi, bo jesteśmy uwięzieni w nieskończonym więzieniu z powtarzającą się śmiercią. Więc śmierć, taka ostateczna śmierć, nigdy nie nadejdzie. Teraz przypomnijmy sobie, co Scott powiedział na temat Ultimate Custom Night, że jest nie do przejścia. 5020 jest nie do przejścia, ale no jakieś 200 przed, czyli od 9800 chyba punktów można dostać tą mini gierkę, no w sumie cutscenkę. Czekajcie, to jest to jest więzienie nieskończonej śmierci. Jest tam 50 animatroników, można ustawić każdemu od 0 do 20 poziomu inteligencji i w niektórych nocach ta twarz się na nas patrzy, bo chce, żebyśmy umarli, chce, żebyśmy dostali nas za swoje. Ale jak przeszliśmy już odpowiednią ilość animatroników, to dzieje się właśnie taka scenka. Moim zdaniem taka scenka symbolizuje to, że wygraliśmy, bo pokonaliśmy dużą ilość animatroników i Cassidy, więc Golden Freddy, poddaje się i odchodzi od świata, po prostu umiera. Chce też odejść, chce być już wolny, bo Cassidy, podobnie jak marionetka, została na ziemi, ale marionetka to zrobiła, żeby uratować ich, ale później Golden Freddy powiedział: nie, ja chcę zemsty, ja nie odejdę, i go nawet i została, żeby się zemścić. I jeszcze taki jeden easter egg. Mamy przecież te dev coiny, którymi możemy usuwać niektóre animatroniki. W sumie to jest tylko dla gameplayu, nie ma w tym żadnej fabuły, bo niektóre animatroniki, które nam przeszkadzają, możemy po prostu wyrzucić, a niektóre nie. Ale chodzi o easter egg, ponieważ easter egg wszyscy na 0, poza Golden Freddy na 1. W tym easter eggu chodzi o to, że Golden Freddy przychodzi bardzo, bardzo rzadko, ale przyjdzie. A jak przyjdzie, musimy mieć gotowy dev coin i na jego szybko naciskać. I jak wiemy, jak użyjemy na kogoś dev coin, ten animatronik nie pojawia się w ogóle w nocy. Jakby dosłownie umarł. Dosłownie umarł. Jak wiemy, użyjemy na Golden Freddy'ego dev coin, to nie zadziała. On nie zniknie tak po prostu, tak okej, nie ma go, tylko dostaniemy jumpscare Fredbeara, ale nie Nightmare Fredbeara, po prostu zwykłego Fredbeara, którego nigdy nie widzieliśmy, aż do tej pory. Co to może oznaczać? Może to oznaczać, że Golden Freddy i Fredbear to jest ta sama osoba, ale nie tylko to, bo to nie znasz temat odcinka, może to oznaczać, że jak chcemy usunąć Golden Freddy'ego z gry, chociaż go zabić, tak, nie dosłownie, ale zabić dev coinem, żeby go usunąć z gry, to się nie da, bo on nas zabije jako Fredbear. Dlaczego to tak jest? Dlaczego? Tak jak mówiłem, Cassidy nie chce odejść. Cassidy nie chce odejść, chce po prostu zemsty. Chce, żeby William cierpiał w tym swoim piekle. Dlatego nie odejdzie. W skrócie, czego się dowiedzieliście? Sytuacja Springtrapa i Golden Freddy'ego jest całkiem inna. Nie można tego porównać,
w żaden sposób, nawet jak tu wygląda, że to jest to samo, to ale nie jest to samo. To jest totalna inna sytuacja. Dziewczynka w czarnych włosach o imieniu Cassidy opętała Golden Freddy'ego i chce zemsty na William Aftona. Ona nie odejdzie. Nie odejdzie, dopóki William nie zostanie za swoje. Okej, okay, mam nadzieję, że teoria wam się spodoba. Zostawicie łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczka, tak jak mówiłem na początku. I tak usłyszymy się w kolejnych teoriach, w kolejnych filmach, gameplayach i innych. Więc trzymajcie się. Bye, cześć.